Druga linia metra na kursie skróconym. Nowe tramwaje dla Warszawy, czyli Hyundai, już z homologacją. Ponownie witamy w nielegalnych reklamach. Oraz Awizonosz będzie prowadził live'a z gry planszowej o Warszawie. I ruszają pierwsze prace z przebudową wiaduktów trasy Łazienkowskiej. O tym i nie tylko w kolejnym wydaniu specjalnym Mniejsza z tym w poniedziałek, 16 sierpnia. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, Zanosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Tym razem zaczynamy w poniedziałek, a nie w sobotę jak zazwyczaj, ze względów na pokazywanie twarzy, odcinki zachodnie i wiecie, dużo się działo. Ale o szczegółach serii Mniejsza z tym dowiecie się na sam koniec. Tymczasem przechodzimy do awarii wind na stacjach metra, gdzie mamy ciekawe rzeczy, a mianowicie Wilanowska, Racławicka i Mielin. To stacje metra, na których aktualnie jest modernizacja wind. Natomiast na stacjach Ratusz Arsenał, Wilanowska i Pole Mokotowskie, tam są awarie wind, więc miejcie się na baczności, jeżeli chcielibyście korzystać na tych stacjach z wind. Tymczasem M2 na kursie skróconym, stacja Młynów, Płocka i Księcia Tomasza i Janusza są aktualnie nieczynne. Dlaczego? Ponieważ na odcinku metra od stacji Młynów do Księcia Janusza jest aktualnie wyłączone zasilanie, musi być na to w torowisku, bo będzie przyłączanie części kablowej już z naszym metrem Bemowo i Lurychów, a na stacji Płocka nie ma miejsca do zawracania pociągu, dlatego pociągi jadą tylko i wyłącznie do ronda Daszyńskiego. Trochę szkoda, że nawet wahadłowo nie mogli puścić po jednym torze do Płockiej, bo to by dużo dało, to by naprawdę bardzo dużo dało ze względów takich, iż na Płockiej jest duży ruch tramwajowy i stamtąd też właściwie da się jechać wszędzie. No cóż, tak aktualnie to wygląda. Co jest ważne, to jest to, iż tutaj wszyscy chwalą się, mówią, już niedługo będzie metro otwarte na Bemowie. Tak, za rok na Bemowie może otworzą, ale no tak, niedługo by to będzie się działo. Przechodzimy sobie dalej. A, no i oczywiście, żebym nie zapomniał, na okres remontu tego odcinka, który nie będzie dosyć długi, tak, bo to jest mniej więcej tydzień, czyli do 27 sierpnia, no dobra, może trochę dłuższy tydzień, bo do 27, no to jest mniej więcej półtorej tygodnia, będzie uruchamiana linia ZM2, tak zwane za metrą, kursująca od ronda Daszyńskiego poprzez metro Młynów, w sensie poprzez metro Płocka, Młynów do Księcia Janusza i dalej do metro, w sensie do metro już chciałem powiedzieć, do osiedla Górczewska. A część kursów skróconych będzie jeździć tylko do metro Księcia Janusza. Nie wiemy niestety, gdzie te tam autobusy będą zawracać przy stacji metra Księcia Janusza, co jest bardzo ciekawe. Przechodzimy dalej, czyli zielona fala dla bambajów na kolejnych ulicach. Dobrze, tutaj to im idzie. Przy okazji możecie zobaczyć, jakie ładne zdjęcie tutaj dali. To zdjęcie to już nieraz się pojawiało. Oni zawsze je pokazują w różnych miejscach. Bardzo faktycznie jest niezłe. 6 km nowej długości, grochów i tutaj macie ten obiekt. Nie będę tego czytać, żeby się znowu nie upokorzyć. No i tak, zielono, będzie więcej, GPS, przetwarzanie przez chmury. Macie tutaj ulice, na których będziemy mogli jeździć szybciej. Jest tego trochę, naprawdę. Niska stawki, Wolności, Żytnia, Leszno. Jest tego trochę i mam nadzieję, że to całkiem nieźle przyspieszy nasze bambaje. Ale nawet w sumie nie muszę się o to martwić, czy przyspieszy, czy nie, bo wiadomo jest, że tak. Natomiast idąc dalej, jeszcze jedna rzecz od tramwaju, przy jej homologacja i rekordy. Nasze bambaje od Hyundai'a dla Warszawy. Nie sądziłem, że dowiemy się tego, iż są najcichsze podobno w Europie. Co prawda tam o niedużo decybeli, bo o 3, ale tramwaje mówią, że to jest odczuwalna różnica. I faktycznie z tego, co widziałem i słyszałem z różnych filmów, które już się pojawiają w sieci, jak jeżdżą w nocy, jeździły, to faktycznie były strasznie ciche. I raczej mało kto
mógł je usłyszeć. Co ważne, na jesieni prawdopodobnie już pasażerowie pierwsi będą mogli z nich skorzystać. Także tak to jest. Może nawet mi się uda wpadować na jakąś kolejną konferencję prasową. Przejechały 2,5 tysiąca kilometrów. Znaczy, mają przejechać jeszcze taki test 2,5 tysiąca kilometrów bezawaryjnie. Także tak to będzie wyglądać. No i miejmy nadzieję, że im się uda. Dokładne tutaj informacje o tramwajach możecie znaleźć na stronie tramwajów. Większość naszych aktualnych niskoprogowych w Warszawie jeżdżących miała głośność, że tak powiem, na poziomie 77 dB, a te mają na poziomie 74, czyli znacznie mniej. I to jest już odczuwalne. No oczywiście tych bambajów będzie bardzo dużo, ale chyba o tym już wiecie, nie jeden raz mówiłem o tym. Idąc dalej, remont skrzyżowania ulicy Marszałkowskiej z Królewską, czyli zmiany w warszawskim transporcie publicznym. To jest najważniejsza zmiana w najbliższym czasie, bo weekend z Świętem Wojska się już skończył, więc autobusy linii 100, 102, 106, 107, 111, 116, 128, 171, 175, 180, 222, 503, 518, 520, N11, N13, N16, N21, N41, N42, N44, N61, N63, N71 i N91 będą kursować na trasach zmienionych do 25 sierpnia do godziny 4. Drogowcy będą tam pracować. Także miejcie się na baczności, ale i tak powiem wam, że prace na tak zaawansowanym etapie, jakie tam będą robione w tak krótkim okresie, nie, pewnie oni tylko ulice będą tak szybko robić. Tak mi się wydaje. Żaba już naprawiona. Po kolejnych ubytkach nie ma śladu i bardzo dobrze, ZDM ZDM-uje, jak możecie zobaczyć na załączonych obrazkach. Proszę bardzo, dziś trochę inaczej, mniejsza z tym może wyglądać, jak widzicie, bo chcę je szybko zmontować, a jest już po północy, a jutro też mnie zbytnio nie będzie w domu, więc w sensie jutro, czyli kiedy wy to oglądacie. Tak to wygląda. No, ZDM robi to, co może, żebyśmy mieli o czym mówić mniejsza z tym. Nie no, oczywiście, że wiadomo. Budowa nowej świateł na targówku. Otworzyliśmy oferty w przetargu. To jest te skrzyżowanie, jakby ktoś nie pamiętał. Tutaj, niedaleko metra. Faktycznie tam przydałoby się, żeby to było. Już jakiś tam czas w jakiś tam czas odcinkach poprzednich pokazywałem wam mniej więcej to skrzyżowanie i mówiłem, że tutaj to będzie się zmieniać. Przy okazji tutaj też jest projekt multum nowych przejazdów rowerowych, będzie wtedy też wybudowane i dodane do aktualnego naszego schematu, plus nowa ścieżka rowerowa po drugiej stronie, co jest bardzo dobrym plusem, bo jak ją wybudują w tym rejonie, będę mógł szybciej i sprawniej objeżdżać metro na Brudnie i będę jeździć tędy, a nie na krągło tam przez zacisze i kładki. Także taka lekka zmiana będzie dla mnie przy okazji. Czas na mokotów bez barier. Nastąpiło zmiany w 21 miejscach. 21 lokalizacji, czyli dodawanie nowych naszych płyt, po których będzie można bezpiecznie, szybko przechodzić niższe krawężniki i w ogóle, wiecie, cudo, malina i tak dalej. Wszystko to, co ZDM lubi robić, czyli azyle, ładne barierki, idealne pociągi dla niewidomych. No i możecie domyśleć, czego jeszcze oni by tam nie stworzyli. No oczywiście słupki. No i obniżenie krawężników. No ma. Wiecie o co chodzi. Wszystko to, co ZDM potrafi robić, lubi robić, on tutaj będzie to robić. Więc tak to będzie wyglądać. Usuwanie kolejnych nielegalnych reklam. Podsumowanie lipca. Zawsze czekamy na ten okres w ciągu tego tutaj okresu po zakończeniu jakiegoś miesiąca, abyśmy wiedzieli, jak tam ZDM robi. I tu dobrze jest, bo mamy parę reklam, zaraz pokażemy. 138 ulic kontrolowanych w lipcu. Nasze służby pod kątem umieszczenia reklam. Efektem usunięcia 36 reklam, które znajdowały się w paście drogowym bez stosownego zezwolenia. ZDM na szczęście szybko dyskryminuje i usuwa te nielegalne reklamy. W lipcu przeprowadziliśmy 836 kontrol pod kątem umieszczenia nielegalnych reklam. 36 było nielegalnych obiektów umieszczonych bez zgody ZDM-u. Wszczęto też 68 postępowań administracyjno-karnych. Także naprawdę całkiem nieźle ZDM to leci. Zobaczmy, jak tam wyglądają nasze reklamy.
Okej, okay, ktoś sobie tutaj powiesił jakiś pas. Tutaj, no nawet kojarzę mniej więcej lokalizację. Tutaj była jakaś reklama na budynku, nielegalna. Idziemy dalej. No nie, no taki plandekę sobie postawić w tym rejonie? No chyba nie. ZDM do ataku. I co my tu jeszcze mamy? A, zobaczcie, okna sobie poustawiali, że niby za darmo sobie zrobią w oknach reklamę. No nie, bo to jest tu już teren ZDM-u, a ZDM takie osoby linczuje. Dobrze, ZDM na szczęście jak zawsze co miesiąc dobrze nam tutaj mówi. Jak jest źle i jak oni naprawiają problemy z nielegalnymi reklamami. Kolejny odcinek z nielegalnych reklam pojawi się dopiero za miesiąc. Niestety zawsze tak się długo czeka na nie. Zmiany na Skrzyżenickiego. Najpierw wodociągi, potem usunięcie trylinki. Przy okazji dowiedziałem się, jak ta beznadziejna perelowska chodnikowa coś to się nazywa trylinka. Bardzo dobrze, że już to wiem i będę mógł wiedzieć, czego nikt nie lubi, po czym jeździć. Tak. To będzie w końcu usunięte, ale najpierw będą wodociągi tutaj zainwestowane. Przy okazji możemy zobaczyć, tutaj mamy jakiś ładny schemacik. Czy to wygląda, żebyście tu jeszcze może zamontowali jakieś pasy dowodowe? No tak to trochę wygląda, nie wiem czy to są pasy dowodowe, czy ścieżki dowodowe. Ale na pewno ZDM będzie nam tutaj mówić cały czas na bieżąco, co się dzieje. Dobra, inne informacje. Skanska buduje studio, to jest niedaleko na Woli, nowy biurowiec, w sensie biurowiec, wieżowiec. Biznesowy, centrum Warszawy, tutaj się dalej rozwija. Proszę bardzo, na wizualizacjach możecie zobaczyć w tym rejonie. Bardzo dobrze, żeby tego tutaj było coraz więcej. Takie jest moje podejście. I akurat to będzie wszystko ładnie zielone. Będziemy rozwijać tutaj ten temat. Jak zaczną się budować, to może w tej nowej serii o wieżowcach Warszawy w budowie będę też coś tam mówić, bo pamiętam z tego z Q&A, że dosyć dużo osób z Was się spodobał ten pomysł, aby z wieżowców też coś wrzucać na moim kanale, więc może się pojawi, kto wie. Ustawa o odbudowie Pałacu Saskiego została podpisana, Andrzej Duda ją podpisał dziś, czyli parę dni temu. No i jak widzicie, tak on wyglądał, w sensie prezydent, a tak wygląda pałac. Czekamy na niego niezmiernie. Zobaczymy, ile pieniędzy tutaj wyjdzie bokiem. I na koniec, prawie koniec, bo jeszcze to jest przedostatni temat. Budowa Warszawy Zachodniej schodzi pod ziemię. Wczoraj pojawił się materiał u mnie z zachodniej, gdzie mówiłem o panelach fotowoltaicznych. Serdecznie zapraszam do oglądania tego filmu, bo całkiem niezły wyszedł. Natomiast tutaj widzimy, że wykonawca mówi, iż będą faktycznie już wykopywane części podziemne. To dobrze, bo za 2 miesiące ponownie się pojawi na zachodniej, prosto z placu budowy najprawdopodobniej. I wtedy będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda pod ziemią. Na pewno jestem przekonany, iż jesteście ciekawi. Zresztą w sumie, kto nie jest ciekawy, jak zachodnia będzie wyglądać pod ziemią. Już widzimy, jak jest odjechany teraz dach. A co dopiero, jak zobaczymy, jak to wygląda z drugiej perspektywy. No nieźle. Przy okazji tu widzimy, że są zdjęcia od PKP PLK, a ja mam swoje własne zdjęcia. Dobra, tak czy siak, mamy już prawie ostatni temat. Przebudowa wiaduktów trasy Łazienkowskiej. Pierwsze prace się rozpoczynają. Tutaj od 16 sierpnia do końca miesiąca będą trwały zwężenia na razie, ale później będą większe i problematyczniejsze zjazdy, ponieważ będzie powoli, po jednym wiadukcie będzie wyburzany, będzie przejazd całego tutaj teraz, tak jak tutaj widzicie, są trzy pasy w jedną stronę, dwa pasy plus bus pas w każdą stronę, jedną i w drugą. To będzie zwężenie, że te wszystkie trzy pasy stąd z bus pasem będą zjeżdżać na ten wiadukt, nie wiem jak oni to zrobią, i tak samo w drugą stronę. Czarno to widzę, ale tak będzie to musiało przez jakiś okres czasu widzieć, ponieważ te wiadukty są w tragicznym stanie. Niestety. A teraz na koniec sondaże, mniejsza z tym. I zacznijmy w sumie od tej trasy Łazienkowskiej, o której przed chwilą mówiłem. Zapytałem się was w pytaniu, czy według was cała trasa Łazienkowska jest dobrze zaprojektowana. I tutaj dosyć bardzo byliście podzieleni, gdyż 36% stwierdziło, iż tak, ale 34%, iż nie. Czyli tylko 2% różnicy między tak a nie. 29% z kolei nie wiedziało, lub nie miało na ten temat zbytnio zdania. Według mnie faktycznie zgodzę się z paroma tutaj komentarzami, iż w niektórych miejscach zabrakło i nie ma właśnie przejazdów dołem z ważnymi ulicami, gdzie teraz po prostu tworzą się korki i to faktycznie
właśnie jest stacja i przydałoby się to w niektórych częściach. Czy byłoby to dobrze zrealizowane, jeżeli chodzi o punkty przesiadkowe dla komunikacji? Nie wiem, ale teraz mogliby to ponaprawiać i wybudować na nowo i poprawić trasy Łazienkowskiej. Raczej wątpię, żeby ktokolwiek teraz tego się podjął. Jednakże szkoda, że to nie powstało wcześniej. Teraz przejdźmy sobie do drugiego sondażu. Jak widzicie, dużo postów cały czas puszczam. Przypominam, dwa sondaże się pojawiają w tygodniu zazwyczaj. Nie, w tym tygodniu będzie raczej jeden, bo się skrócił okres przed kolejnym, mniejsza z tym. Czy aktualny przebieg M3 jest dobry twoim zdaniem? I tu jest trochę ciekawy, bo na 383 głosy mamy 28% powiedziało, iż tak, 53% stwierdziło, iż aktualny schemat i przebieg M3 jest zły i 19% stwierdziło, iż nie wiem. Biorąc pod uwagę, iż aktualny schemat i trasa się już nie zmieni, no to całkiem niedobrze, to całkiem niedobrze. Na koniec jeszcze muszę wam powiedzieć taką ciekawostkę, a mianowicie zapraszam was bardzo serdecznie we wtorek, najprawdopodobniej pomiędzy godziną 11 a 12 rozpocznie się live z gry planszowej o Warszawie. Będę grać z dwoma Dominikami, których możecie kojarzyć z warszawskiej polityki. Będziemy grać w tą grę, najprawdopodobniej nam się trochę zejdzie, całość będzie możliwa, w sensie będzie transmisja na żywo w formie live'a, no i będę tam też może odpowiadać na jakieś pytania z czatu i tak dalej. Zapraszam was serdecznie, szczegółowe informacje o tym, kiedy będzie live macie w linku w opisie i teraz wam się też powinna wyskoczyć karta, także serdecznie zapraszam. I na koniec informacje co do mniejsza z tym. Kolejny mniejsza z tym będzie specjalnym odcinkiem, gdyż to będzie 60. wydanie mniejsza z tym. A dlaczego będzie specjalne? No bo po pierwsze będzie nowe intro, prawdopodobnie nawet trochę forma się zmieni mniejsza intra. A mało tego, będzie już z twarzą. W tym odcinku właśnie chciałem specjalnie poczekać do 60. odcinka, bo będzie trochę specjalniej. No i będzie już z twarzą, trochę się też zmieni formuła, pomijając intro, to też trochę formuła się zmieni mniejsza z tym. W niektórych momentach po prostu będziecie mnie widzieć, jak tam do was gadam i marudzę i siedzę na swoim fotelu. Także tak to mniej więcej będzie wyglądać. Jeżeli to mniejsza z tym wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć kolejne materiały, no i kolejne mniejsza z tym, które się pojawi raczej już w sobotę, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać obok przycisku subskrybuj i zapraszam też na mój serwer na Discordzie. Linki do niego w opisie. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli ten odcinek jest gorzej zmontowany niż większość, to dlatego, że mi się już chce spać, a dopija pierwsza. I jeszcze muszę pójść się umyć i w ogóle jest dużo rzeczy. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!